W Kolbudach Narodowe Święto Niepodległości obchodzi się w sposób wyjątkowy. 11 listopada odbył się patriotyczny koncert w wykonaniu kolbudzkiego chóru Camerata Santa Cecilia oraz szkoły muzycznej w ZKPG. Z kolei 22 listopada w kościele świętego Floriana rozbrzmiały głosy chóru męskiego towarzystwa śpiewaczego Gryf z Trąbek Wielkich. Pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru męskiego brzmią szczególnie i dlatego chcieliśmy zaprosić ten chór do naszej gminy i zaprezentować ich wspaniały dorobek wszystkim mieszkańcom gminy Kolbudy. Jest to taki koncert na rzecz szkoły specjalnej w Warczu. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj przyjechać i razem śpiewać na taką patriotyczną, wojskową nutę. W sposób szczególny chcę im podziękować tym dzieciom, którzy tutaj w pierwszej ławce śpiewali razem z nami, drugimi głosami. Było nam bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i serdecznie dziękujemy. Jaki był odbiór koncertu przez słuchaczy? Jestem bardzo zadowolona, że byłam dzisiaj na takim koncercie. Już dawno nie słyszałam starych melodii, aż serce mi się rozradowało. Dziękuję serdecznie, że było i że było pięknie. Naprawdę, że i tak potrafią jeszcze śpiewać nasi tutaj panowie. Dziękuję. Tak właśnie upłynął kolejny niezapomniany koncert w Kolbudach. Polecamy również zobaczyć 11 listopada w Kolbudach oraz koncert patriotyczny Szkoły Muzycznej w Kolbudach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.